Wskaż rysunek, na którym przedstawione jest wykres funkcji kwadratowej określonej wzorem f od x równa się x minus 2 razy x plus 4. Zobaczmy, że to jest postać iloczynowa funkcji kwadratowej. Przyrównujemy nawiasy do 0, czyli mamy x minus 2 równa się 0, x równa się 2 lub x plus 4 równa się 0, czyli x równa się minus 4. To są nasze dwa miejsca zerowe. I teraz poszukajmy funkcji, która ma miejsca zerowe w minus czwórce i dwójce. Ponadto zobaczmy, co stoi przed nawiasami. Stoi jedynka, czyli funkcja musi mieć ramiona skierowane do góry. Czyli odpowiedź A i odpowiedź B skreślamy, bo mają ramiona skierowane do dołu. No i teraz w grę wchodzi odpowiedź C lub D. Popatrzmy, która z tych funkcji ma miejsca zerowe w minus czwórce i w dwójce. Tu jest minus czwórka, tu jest dwójka, czyli punkty przecięcia osi x i ramiona idą do góry, czyli odpowiedź D.